To jest góra. Jesteśmy tak blisko. Wpływamy na morską wodę. Skąd wiesz? Nie czujesz tego? Jeśli tak pachnie morze, to strasznie cuchnie. Spójrz tam! To tor! Tor? Bóg piorunów? Tak! Nie sądziłem, że słuchałeś, gdy mama mówiła o bogach. Rzadko. Czy mówiła o jakimś, który nie czuł bólu? O! Brzmi jak Baldur. Baldur? Bóg Asów. Syn Odyna i Frigi. A Odyn jest królem. Tak jest. Czemu pytasz? W środku jeziora. Widzę runy na jego piersi, ale nie mogę ich odczytać. Napisano, poświęć swą broń na środku zbiornika, a przebudzisz kołyskę świata. Znaczy, mamy wrzucić broń do wody? Dla ciebie to nie będzie problem. Zrobisz to? Powrócił. Widzisz? I ten posąg Tora. Tylko teraz widać znacznie więcej. Woda opadła, gdy wąż się podniósł. A, dlatego tam nie było tej plaży. Widzisz? A tam jest góra. Spójrz, ten budynek prowadzi od podnóża do Złotej Świątyni. To wszystko było pod wodą. Z wyjątkiem posągu. To dobrze, nie? Jest nawet dok. Tam, obok flagi. Najpierw płyniemy do doku, prawda? Będziemy pierwszymi od dawna, którzy po nim chodzili. Znasz tego węża? Jest jednym z gigantów. Jest tak wielki, że oplata cały świat i pożera własny ogon. Bez przesady. No nie wiem, wyglądał na ogromnego. Ah.
miałeś być większy.